Dzień dobry Państwu, 17. kolejka pierwszej ligi grupy północnej. Kontynuujemy w zasadzie tę kolejkę, która rozpoczęła się wczoraj i zabieramy się za spotkanie najciekawsze właśnie w tej serii gier, a więc obecnie znajdujące się na piątym miejscu TAF Toruń kontra trzeci w tabeli FC10 Zgierz. Kłania się Państwu Krystian Mekka, jesteśmy w telewizji KP Sport, płatna transmisja z tego spotkania, z tego hitu 17. kolejki pierwszej ligi. Po dłuższej przerwie wróciliśmy do rozgrywek pierwszej ligi. Oczywiście oba zespoły, tak samo jak i inni pierwszoligowcy, rywalizowali w Pucharze Polskim, ale zaraz o tym, no bo właśnie tutaj przed Państwem zestaw par tej ostatniej kolejki, którą się zajmowaliśmy. I nie, i to nie była 16. kolejka, tylko 14., ponieważ 15. i 16. zostały przełożone ze względu na obostrzenia. TAF Toruń nie rozegrał swojego meczu, jeszcze nieznany jest termin podwójnie już dwukrotnie przekładanego meczu z Futbolu Białystok, natomiast szukając tutaj FC10 Zgierz, drużyna z województwa łódzkiego pokonała na wyjeździe Best Drive Futsal Piła 5-2, całkowicie zasłużenie, 4 bramki w tamtym spotkaniu Arkadiusza Błaszczyka i jedna Michała Maciąga, a to zestaw par, jeżeli chodzi o obecną kolejkę. Już jedno spotkanie zostało, a właściwie dwa zostały rozegrane, ale na razie o tym pierwszym. Mrówka Mosina wygrała u siebie wczoraj 4-3 z Kamienicą Królewską, natomiast dzisiaj Legia Warszawa pokonała u siebie Futsal Szczecin 7-4. To wynik sprzed właściwie kilku chwil, który udało nam się otrzymać. Trwają już spotkania KS-u Gniezno z AZS-em UG Gdańsk, Widzewa Łódź z Futbalo Białystok, no i za moment Dragon Bojano, Futsal Oborniki oraz właśnie TAF Toruń kontra FC10 Zgierz. O godzinie 18 jeszcze tak z kronikarskiego obowiązku Wiktoria Sulejówek kontra Best Drive Piła. A to tabela pierwszej ligi grupy północnej na tę chwilę i właściwie uwzględniając tylko wynik wczorajszego spotkania. Nie doliczyliśmy jeszcze punktów Legii, ale naturalnie to Legia jest obecnie liderem tabeli. Szukamy Zgierza. Zgierz jest akurat na miejscu trzecim, 29 punktów, TAF 24, natomiast o jedno spotkanie mniej rozegrane od zespołu Zgierza, tak samo jak i zresztą w porównaniu do całej ligi, właśnie to z powodu tego dwukrotnie przekładanego meczu z Futbalo Białystok. Na drugim miejscu, tutaj poprawiając, AZS UG Gdańsk, w strefie spadkowej na razie mamy Futbalo Wiktorię Sulejówek, Futsal Szczecin czy Greenboot KS Gniezno, który zgromadził do tej pory po 14 spotkaniach tylko 5 punktów. Do rozpoczęcia rywalizacji tej najciekawszej, jeżeli chodzi o tę kolejkę, pozostało 6 minut, a my zajmujemy się już składami obu zespołów. Rozpoczniemy sobie od gości, a więc FC10. W bramce 12 Maciej Marciniak, w polu z trójką Amadeusz Brzosko, 9 Wojciech Banaszczyk, 10 kapitan Arkadiusz Błaszczyk i 17 Rafał Niewiadomski. Szkoleniowcem Zgierza jest oczywiście Michał Zawadzki. Na ławce jeszcze bramkarz Kazimierski, jest Gil, Kasierski, Młynarczyk, Guralczyk, Pomykała i Norbert Błaszczyk, który wrócił właściwie do Zgierza prosto z Widzewa. Może nie, że tutaj pół godziny przed meczem, ale ogłoszono ten transfer, właśnie powrót do zespołu FC10. Natomiast Toruńska Akademia Futsalu, w bramce 25 Dawid Kraśniewski, w polu 10 kapitan Mateusz Kończalski, 12 Dawid Kawka, 14 Kamil Domański i 21 Karol Czyszek. Szczególnie to ostatnie nazwisko z pierwszej piątki zwraca naszą uwagę. O tym troszeczkę później. Do dyspozycji jeszcze Michała Suchockiego, oczywiście bramkarz Michaliszyn, także jest Wiśniewski, Zboralski, Mierzejewski, Chapka, Przypis, Kukowski oraz Wilkanowski z numerem 29. Tak trochę nie po kolei, bynajmniej jak to wygląda na grafice, ponieważ przynajmniej u siebie w protokole tak mam to poukładane. Nie ma m.in. dzisiaj Macieja Jankowskiego czy Macieja Łuszczyńskiego. Maciej Jankowski, zdobywca 9 goli w tym sezonie w barwach TAF-u, jest obecny z zespołem, ale dzisiaj, tak jak powiedziałem, pauzuje on za żółtą kartkę, już kolejną w tym sezonie, którą otrzymał w ostatnim meczu
Tafum Toruń. Natomiast oba zespoły już naturalnie się spotykały w tym sezonie. Zgierz wygrał u siebie 9-5 z Tafem Toruń. Przed momentem jeszcze ta malutka grafika z sędziami tego meczu, a więc Kamil Grzębowski oraz Łukasz Kofluk. To arbitrzy tego spotkania. Czasowym jest Dariusz Drost. Tak jak mówiłem, 9-5 FC 10 wygrał z Tafem. Wówczas naprawdę był to szalony mecz, bo po pierwszej połowie było 2-0, a tam 4 bramki ogólnie już w całym meczu, w którym padło łącznie 14 bramek. Arkadiusz Błaszczyk, 4 trafienia, Michał Maciąg, 2 gole, Fabian Kasierski, Krystian Pomykała, także Rafał Niewiadomski, Mateusz Kończalski akurat dla Tafu, Dawid Kawka, Bartosz Przepis i Michał Suchocki. Michał Suchocki, który w rundzie jesiennej, no co by nie mówić, ale pełnił rolę grającego trenera. Teraz po sprowadzeniu Karola Czyszka może nie będzie nawet takiej potrzeby, chociaż ktoś mógłby się uśmiechnąć i powiedzieć, że ta cała pasa, fantastyczna pasa Tafu, która obecnie trwa już 7 spotkań. 7 spotkań zwycięskich oczywiście, bez żadnej porażki. Właśnie jest między innymi zasługą tego, że udzielił się w grze Michał Suchocki. Właśnie tak zastanawialiśmy się też a propos strojów przed tym spotkaniem, jak to dokładnie będzie wyglądać na Państwa ekranach w tym momencie. FC 10 Zgierz, które wystąpi dzisiaj w, no właśnie, seledynowo-czarnych strojach albo seledynowo-szarych strojach. Jeżeli wśród widzów są przedstawicielki płci pięknej, no to z pewnością jeszcze jakiś innych kolorów można się tutaj dopatrzeć. Taf w strojach koloru niebiesko białego, a to z tego względu, że akurat oba zespoły lubują się raczej w czarnych kolorach, więc trzeba było znaleźć konsensus, jeżeli chodzi o kolorystykę strojów. Oba zespoły, obie piątki w zasadzie już na parkiecie, dołączają do nich już w tej chwili powolnym krokiem, maszerując już dwójka sędziowska, tak jak mówiłem wcześniej, Kamil Grzębowski i Łukasz Kofluk. Pierwszy arbiter z Chojnic, drugi z Gdańska. Mamy nadzieję na naprawdę bardzo podobne widowisko, jak chociażby miało to miejsce w rundzie jesiennej. No właśnie, trzeba dodać, że w tym momencie startujemy dopiero z drugą rundą, bo tak jak mówiłem wcześniej, mecze w ramach 15 czy 16 kolejki pierwszej ligi zostały przełożone z powodu pandemii koronawirusa, a w zasadzie rozporządzenia ministra zdrowia, więc dlatego też te rozgrywki teoretycznie amatorskie nie mogły grać, ale już na szczęście w tej chwili mogą. Były oczywiście problemy a propos tego, czy gramy w Pucharze Polski, a oba zespoły, właśnie TAF i FC 10 Zgierz, już odpadły z krajowego czempionatu. TAF przegrał u siebie tutaj, w Grębocinie, w hali zespołu szkół przy ulicy Szkolnej 4 z Red Dragons Pniewy. Prowadzili nawet 2-1 po trafieniach Domańskiego i Chapki, natomiast już w drugiej połowie Pniewy były na pewno bardziej skuteczne, bo też mogli Państwo oglądać ten mecz na naszej antenie. Bramki Pniew były, natomiast niekoniecznie po drugiej stronie, kiedy TAF miał też kilka sytuacji, nawet niektórzy mogliby stwierdzić, że mogli ten zespół Czerwonych Smoków ograć. Natomiast FC 10 Zgierz odpadł w Pucharze Polski z zespołem Podkowy Tekbol Klub. 3-4 to była jedna z niespodzianek, jeżeli chodzi o tę edycję Pucharu Polski. Za moment rozpoczynamy, właściwie w tym momencie już gwizdek Kamila Grzębowskiego, rozpoczynamy rywalizację w Grębocinie. Przypominam, niebiesko-białe stroje to TAF, natomiast FC 10 to już trykoty koloru szaro-seledynowego. Karol Czyszek, Domański. Tutaj, jeżeli chodzi o pierwsze piątki, przynajmniej w zespole TAF-u, który teraz jest albo nawet był przy piłce, bez żadnych zmian. Spoglądam sobie na zespół z Gierza. Tutaj Niewiadomski, Błaszczyk, Banaszczyk, Brzosko w polu. A więc nic się nie zmieniło. Już podanie do lewej strony. Rafał Niewiadomski. W tym sezonie 6 bramek na koncie tego zawodnika, ale Torunianie będą musieli mieć szczególnie na oku obecnego lidera klasyfikacji strzelców i takiego naprawdę bardzo mocnego lidera, a tymczasem kapitalna interwencja Kraśniewskiego po właśnie
uderzeniu Arkadiusza Błaszczyka. Błaszczyka nie, to Wojciech Banaszczyk jednak tutaj kończył akcję. Widzimy to teraz w powtórce. Tam Błaszczyk zakręcił się, mógł asystować przy tym trafieniu. Jeszcze ucierpiał po tym starciu, po tym uderzeniu Banaszczyk. On akurat ma 4 trafienia w tym sezonie, natomiast Błaszczyk, Arkadiusz Błaszczyk, 27 goli w tym sezonie w pierwszej lidze. Jest to naprawdę zawrotna suma trafień. Od bocznej linii już przyjezdni, lekko dotknięta piłka właśnie na ewentualne uderzenie, ale tutaj mieli drobne pretensje do arbitra Zgierzanie, że za blisko stał Czyszek bądź Kawka. Amadeusz Brzosko blisko w tej chwili Arkadiusza Błaszczyka. On zmierza w pole karne. Brzosko, przechwyt blisko pola bramkowego. Torunianie trochę igrają z ogniem już na początku tego spotkania. Ale są przy piłce. Mateusz Kończalski. Na razie spokojnie truktał już na połowy rywala. Czyszek, Domański. Blisko bramki Dawid Kawka. To jest akurat najlepszy strzelec, jeżeli chodzi o zespół z Torunia. Obecnie 11 trafień. Do dyspozycji Michała Suchockiego. Jakub Wiśniewski 10 trafień. No i właśnie brak Macieja Jankowskiego może być dosyć znaczący, jeżeli chodzi o taką płynną, równorzędną rotację w zespole Toruńskiej Akademii Futsalu. Dłuższa piłka w tej chwili w kierunku Błaszczyka, ale jednak za mocno. Zobaczymy, jaki właśnie ten rok będzie dla Arkadiusza Błaszczyka. Już mówiłem o tych 27 trafieniach, ale w ostatnim meczu z Piłą 4 gole. Podobnie było z Tafem przecież w tym wygranym meczu 9-5, a tymczasem piłka zagrana w okolice pola bramkowego. Nikt do niej nie dopadł, ale jeszcze zebrał to Domański. Przechwyt zespołu gości. Nie było faulu według arbitra. Czyszek! I kapitalna interwencja Macieja Marciniaka. To są właśnie takie akcje, po których tutaj kibice z Torunia będą chcieli oglądać, w których będą chcieli oglądać Karola Czyszka. No i to uderzenie lewą nogą wybronione jednak świetnie przez Marciniaka. Wznowienie gry przez Kończalskiego. Czyszek z ostrego kąta musiał interweniować. Widzieliśmy Marciniak, który no musiał złapać równowagę. Może to nawet jeszcze w powtórce będzie widać. Po tym uderzeniu bardzo mocnym Karola Czyszka. Oglądamy kolejny rzut rożny, tym razem z prawej strony. Uderzenie Kończalskiego. Jeszcze tam rykoszet od jednego z gości. No i tak oba zespoły na razie po 2 stałe fragmenty gry. Blisko bramki utrzymują się Torunianie, ale jednak piłka była w ruchu podczas wznowienia gry z linii bocznej przez Mateusza Kończalskiego. Wznowi grę za chwilę zespół gości. Oni mieli naprawdę bardzo trudny początek sezonu, bo trafili no, na początek oczywiście z Best Drive Piła 7-2, natomiast później już 2 porażki z rzędu z Kamienicą Królewską, no i później 2-4 we własnej hali z AZS-em UG Gdańsk. Ale właśnie później był mecz z Tafem, ten zwycięski 9-5, no i rozpoczęła się wówczas seria 4 wygranych z rzędu. I od tamtej pory tylko jedna porażka zespołu Zgierza. Tymczasem zdecydowanie tutaj to był faul Mateusza Kończalskiego. No i żółta kartka dla kapitana Tafu. Żadnej rekompensaty przez opaskę tutaj nie było. Nawet nie mogło być. Jeszcze raz oglądamy tę sytuację, no tutaj spóźniony ewidentnie. Był Kończalski, tam kończył akcję Rafał Niewiadomski. A tymczasem cała czwórka w polu w ekipie ze Zgierza została zmieniona. Oglądamy na parkiecie Krystiana Pomykałę. Jest także Norbert Błaszczyk, jest również Łukasz Góralczyk.
No i również z numerem 18 Emil Młynarczyk, który w tej chwili jest już przy piłce do właśnie prawej strony. Uderza Łukasz Góralczyk na bramkę. Ostatecznie jednak ten strzał wybroniony przez toruńskiego bramkarza. Wykonali aut przed momentem zgierzanie, ale musieli wyjść poza połowę gospodarzy. Krystian Pomykała. Jest właśnie do niego podanie zwrotne. Jeszcze linia końcowa, ale nie udało mu się zatrzymać tej piłki. Na pewno zawodnik, który w rotacji FC10 może dać sporo. Bynajmniej dlatego, że w tej chwili Arkadiusz Błaszczyk możemy odpocząć. A dzisiaj FC10 bez Michała Maciąga. A to jednak też jest ważny filar w ekipie FC10. Łącznie z Błaszczykiem 41 trafień z 67 obecnie w tym sezonie. To świadczy naprawdę o sporej zależności od tych dwóch graczy. Młynarczyk do prawej strony. Łukasz Góralczyk i Emil Młynarczyk, ale powstrzymywany tutaj właśnie przez też zawodnika z drugiej piątki w ekipie z Torunia. A my tutaj oglądamy Jakuba Chapkę, który dzisiaj występuje z numerem 7. Również jest Kacper Zboralski z 11. 8 to oczywiście Jakub Wiśniewski, no i 97 Michał Kukowski. Góralczyk ładnie zatrzymał piłkę, ale to podanie ze strony Pomykały trochę zatrzymujące tempo tej akcji. Uderzenie Wiśniewskiego przyblokowane. No i Pomykała do samego końca starał się jeszcze tę piłkę jakoś ratować. Będzie z tego rzut rożny dla zespołu z Torunia. Upływa już 4. minuta rywalizacji. Wiśniewski, łatwa strata. Pomykała, goni go Zboralski. Pomykała, nie miał za bardzo tutaj pomocy w ataku ze strony Norberta Błaszczyka. No i to było właściwie głównym powodem, dlaczego ta kontra FC dziesiątki się nie udała. A tymczasem uderzenie. Właściwie można powiedzieć, ta poprzednia akcja jakby została kontynuowana po tym aucie i byśmy mogli to skwitować jako, że w końcu strzał ze strony przyjezdnych. Błąd Zboralskiego, no i drugi faul. W tej chwili już Torunian. Ledwo co skończyła się 4. minuta. Ale to akurat charakterystyczne dla FC10 Zgierz, że potrafią założyć bardzo wysoki pressing na połowie przeciwnika. Przez co wyprowadzenie piłki jest bardzo niekomfortowe. A tymczasem strzał, a właściwie nawet próba wstrzelenia tej piłki na głowę Krystiana Pomykały. Widzieliśmy, że naprawdę niewiele brakowało, żeby tutaj to skończyło się trafieniem. Dłuższa piłka, ale na razie ta druga piątka Torunian bez składnej akcji. O i teraz naprawdę bardzo blisko błędu byli znowu Torunianie. Jeżeli dobrze dostrzegam, Jakub Wiśniewski zagrał taką piłkę w poprzek, co mogło się skończyć stratą i właściwie tylko szczęście uratowało TAF przed ewentualną odsieczą. Ta pierwsza piątka w tej chwili FC10 wróciła już na parkiet. Od prawej strony już piłkę otrzymuje Brzosko Błaszczyk. Jego strzał jednak daleko od bramki. 27 trafień, tak jak mówiłem, Błaszczyka. Na drugim miejscu dopiero z 18 trafieniami Daniel Lebiedziński. Na trzecim miejscu Paweł Tarnowski z Legii Warszawa. 16 trafień. No i Mateusz Cyman na 4. miejscu z 15 trafieniami. To zawodnik UG. Tymczasem ładna akcja Torunian w końcu tej drugiej piątki. No i wyszedł na dobrą sytuację Jakub Chapka.
To on zdobył gola wyrównującego w meczu z Red Dragons Pniewym. Bo wówczas w pierwszej połowie to Pniewianie oczywiście objęli prowadzenie 1-0. A teraz Zboralski. Jest uderzenie zatrzymane do spółki tutaj Brzostko z Błaszczykiem. Trzeci faul już w tej chwili Torunian. Szybko kompletują te faule na swoje konto gospodarze. Arkadiusz Błaszczyk, Brzosko, ładna akcja dwójkowa. Błaszczyk, Zboralski, jest odbiór, szansa na kontrę dla TAF-u. Lewa strona, chapka, gol! 1-0 prowadzi TAF, ależ to była kontra Toruńskiej Akademii Futsalu. Kończy tę akcję Michał Kukowski. No i 1-0 prowadzi zespół gospodarzy. Zboralski najpierw do lewej strony. Rozpędził się jak na autostradzie na lewej flance Jakub Chapka, no i Michał Kukowski skończył to trafieniem. No i 1-0, właściwie mało co się zapowiadało na to, że tutaj TAF obejmie prowadzenie, ale to jest właśnie też siła kontrataku, bardzo charakterystyczna na zapleczu futsal ekstraklasy. Wróciła teraz podstawowa piątka TAF-u po tym golu Kukowskiego. Kończalski. Uderzenie jednak przyblokowane przez Rafała Niewiadomskiego. Niewiadomski. Uciekł teraz do przodu Banaszczyk, ładny podrzut piłki, nie oddał strzału, chyba tego brakowało jednak po tym minięciu Czyszka. No to była w zasadzie taka sytuacja 1-1, my jeszcze raz oglądamy trafienie dla tych, którzy może przegapili jeszcze sprzed minuty. Autorstwa Michała Kukowskiego, tymczasem Brzosko, gol! Ależ odpowiedź w tej chwili FC 10 z Giesz, no i uderza Amadeusz Brzosko. Mamy remis. Piąta minuta i 33 sekunda spotkania. No, na takie tempo zdobywanych trafień przez jeden i drugi zespół bardzo tutaj liczymy. Uderzenie chyba po rykoszecie od Mateusza Kończalskiego, jeżeli dobrze wzrok mi wskazał. Remis 1-1, Amadeusz Brzosko po świetnie wykonanym, szybko właściwie, bardzo precyzyjnie stałym fragmencie gry przez Zgierzan. Domański, Kończalski. Z przodu jest Dawid Kawka i tam starał się kierować właśnie piłkę Karol Czyszek. My jeszcze Państwu prezentujemy gola wyrównującego Brzosko. No, był rykoszet właśnie od Kończalskiego. Zaskoczony był przez to trajektorią lotu piłki Dawid Kraśniewski. Z tej podstawowej piątki jedyny młodzieżowiec w zespole z Torunia. A teraz będziemy oglądać rzut wolny dla TAF-u. Jest Karol Czyszek, on potrafi z takich pozycji uderzyć, ale wycofał piłkę do Dawida Kawki, a w zasadzie rozszerzył akcję do prawej strony, do pivota zespołu TAF-u. Wybronił to Maciej Marciniak, Kończalski z prawego narożnika. Kawka. Na prawą nogę Marciniak to broni, szansa na błyskawiczną kontrę dla FC 10, jednak trochę muszą zwolnić, ponieważ szybko odbudowali swoje ustawienie gracze Toruńskiej Akademii Futsalu. Błaszczyk, nie przeszła piłka do prawej strony, lekko to przyblokował Kamil Domański. Będzie starał się teraz wysuwać piłkę w kierunku Młynarczyka. Łukasz Góralczyk. Kolejny rykoszet. Odbita piłka. Będzie z tego rzut rożny. Młynarczyk z wycofaniem. Norbert Błaszczyk. Krystian Pomykała.
Zmuszeni teraz goście do wycofania piłki do Marciniaka. Kraśniewski z dużą pewnością złapał tę piłkę, która no w zasadzie prawie że adresowana była do niego. Kawka. Próbują nabrać tempa w tej chwili Torunianie, ale przeszkadza w tym Kamil Domański, który w tej chwili już popełnia czwarty faul dla swojego zespołu. No w zasadzie taka sytuacja, w której mało kto by się spodziewał, że piłka jak bumerang wróci do FC 10. Młynarczyk. On zrobił rozbieg, być może uderzy, ale jednak zagra do Góralczyka na prawą stronę. Szybka lewa noga Góralczyka, jeszcze Młynarczyk. Norbert Błaszczyk, jego uderzenie, ale widzieliśmy, że jednak daleko od bramki. Wraca na parkiet w tej chwili druga piątka Toruńskiej Akademii Futsalu. Muszą się mieć na baczności właściwie już do końca pierwszej połowy. Bo już cztery faule na koncie ma Taf, a w tej chwili już w plecy ma dwa gole. A trafia do siatki Łukasz Góralczyk. Ależ to było piękne uderzenie po indywidualnej akcji Łukasza Góralczyka. Zobaczmy to jeszcze raz. Właściwie odkryty środek boiska. Nie chciał faulować biegnący zza pleców Kukowski. No i odsłupka. Pokonany Dawid Kraśniewski jest 2-1. W szybkim tempie nam się zmienił tutaj zespół prowadzący w tej najważniejszej statystyce. Zboralski. Znowu bardzo agresywnie, wysoko przy jezdni. No i tutaj utrudniło się od razu zadanie w wyprowadzeniu piłki przez Taf. Brzosko, Arkadiusz Błaszczyk, Niewiadomski starał się odegrać do Brzoski. Będą wznawiać Torunianie. Też ta bramka na 2-1 padła w dosyć newralgicznym momencie, no bo zmieniała się co dopiero piątka Tafu. Zanim zdążyli złapać oddech, to już stracili gola. Wiśniewski. Michał Kukowski, znowu jest trochę zawahania i chcieli z tego skorzystać, Zgierzanie, ale skorzystał za to. No właśnie, tak trochę na odwrót w tej chwili Jakub Wiśniewski, bo wyżej podskoczyli teraz w ustawieniu defensywnym FC 10 Zgierz. No ale później udało się ominąć po swojej prawej stronie rywala Jakub Wiśniewski, no i dzięki temu mógł sobie stworzyć sytuację. Drugie przewinienie w tej chwili FC 10. 6 fauli już w przeciągu 8 minut i 10 sekund. Zboralski za moment od linii bocznej. Wiśniewski, nie przeszła piłka, taka diagonalna miała być kierowana na lewą stronę do Kukowskiego. Zboralski, trudno wejść na połowę rywala. Widzimy jak gęsto, jak zawieszeni są między jedną a drugą połową podopieczni. Trenera Zawadzkiego. A tymczasem na lewej stronie stara się obrócić z piłką Niewiadomski. Jest w polu bramkowym już dwójka zawodników FC 10, ale to wszystko się zatrzymało, ale mogło się też skończyć golem. Kończył tę akcję Wojciech Banaszczyk. Bliski swojego piątego trafienia w tym sezonie, a Błaszczyk, no tak, pełna przytomność umysłu. Widzieliśmy, jakie podanie od razu zagrał do partnera.
zmiany w zespole FC10. Już teraz dynamiczniej zmieniają się gracze jednego i drugiego zespołu. Błąd teraz przyjezdnych z Boralskim. Lewą nogą, ale z takim strzałem nie miał żadnych problemów Marciniak. Młynarczyk. Z Boralskim. No i w tej chwili już piąte przewinienie. Tafu w 9 minucie i 16 sekundzie. Każde kolejne będzie się już kończyć przedłużonym rzutem karnym dla FC10. Bramkowego meczu się spodziewaliśmy, ale też, żeby tak agresywnego, w cudzysłowie oczywiście, bo tutaj nie ma jeszcze żadnych ofiar w ludziach, mówiąc tak z przymrużeniem oka, no ale bardzo szybko zebrali już ten limit fauli podopieczni Michała Suchockiego. Podstawowa piątka w tej chwili: Turunian, Domański, Kawka, Czyszek i Kończalski w bramce niezmiennie, Kraśniewski. Marciniak na lewą stronę, to była naprawdę prawie że doskonała piłka. Na lewą stronę do Góralczyka, zdobywcy gola na 2-1. Czyszek, Kawka zatrzymał piłkę i odegrał do Kończalskiego. To mogło się skończyć naprawdę bardzo dobrze dla Torunian. Tam w świetle bramki stał już Czyszek, a właściwie wbiegał na tę piłkę Karol Czyszek. Dawid Kawka. Czyszek nabiega na lewą stronę. Kończalski, jest podanie do Domańskiego. Starał się uderzyć i to zrobił oczywiście. Podobnie jak Czyszek, były zawodnik FC Toruń. Występowali z większym powodzeniem na pewno Karol Czyszek w futsal Ekstraklasie. Zresztą w rundzie jesiennej występował jeszcze w Piaście Gliwice. A teraz kapitalnie przyjął piłkę Dawid Kawka. Domański uderzył, ale złapał to Marciniak. Góralczyk znowu w kontrze. Góralczyk pomykała, odskoczyła mu piłka. Dawid Kawka z wielkim spokojem opanował futsalówkę. Pokazuję swoim kolegom przede wszystkim spokój. No też do końca tej pierwszej połowy pozostało nam 9 minut, a Torunianie przy swojej sytuacji z faulami znacznie lepiej jak będą przy piłce niż będą gonić rywala. Kawka ma na plecach Pomykałę, jeszcze Dawid Kawka, no teraz trochę zaskoczył, ale jednak nie aż tak graczy ze Zgierza. Chciał lekko uśpić rywala, później obrócić się z piłką, no i uderzyć z lewej nogi. I tak zrobił, ale niecelnie. Nieudanie teraz przyjezdni na własnej połowie. Nie dostał celnej piłki Arkadiusz Błaszczyk. Mateusz Kończalski, blisko Karol Czyszek, szeroko po prawej stronie. Zaraz to Państwo zauważą. Domański. Właśnie on przy piłce. Czyszek. Karol Czyszek do środka. Pokazuje arbitrowi, że był faulowany przynajmniej jego zdaniem. No tak w dole ekranu widzieliśmy nawet, że pokazywał arbitrowi, że był gdzieś tam łapany za szyję. Mateusz Kończalski poprosił sędziego o to, żeby na gwizdek wznowić grę. To oczywiście też skutkuje tym, że rywale muszą ustawić się na przepisową odległość. Kawka. Jeszcze utrzymał się przy piłce Dawid Kawka. Trochę wyglądało to niezdarnie, ale ostatecznie jeszcze cały czas Toruńska Akademia Futsalu jest przy piłce. Trochę zwolniło nam się tempo, oczywiście, jeżeli chodzi o zdobywane trafienia.
Mateusz Kończalski, jest podanie do Czyszka, przyblokowany jeszcze Domański. Czyszek. Kończalski i Czyszek. Nie było faulu, na pewno tutaj podskoczył do niego Rafał Niewiadomski, no ale trafiał czysto w piłkę. Dawid Kawka. No już taka pełna dominacja w ostatnich dwóch minutach, jeżeli chodzi o zespół z Torunia. Dominacja, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, natomiast jeżeli chodzi o ostrzeliwanie bramki Zgierza, no to już aż tak niekoniecznie. Karol Czyszek blokuje Brzosko, może teraz skontrują gracze FC 10, chciał bardzo sprytnie odegrać tę piłkę Niewiadomski do przodu, tam był Banaszczyk. Kraśniewski, mocna piłka, którą widzieliśmy, że na spokoju przyjął sobie na klatkę piersiową, a później opanował Marciniak. Domański, Dawid Kawka, nie było faulu, wychodzi zespół ze Zgierza, świetnie wystawił prawą nogę teraz Dawid Kraśniewski. Możemy sobie w spokoju obejrzeć tę powtórkę, ponieważ już chcieli gracze ze Zgierza grać szybko z autu, ale... Ale jest cofnięta chyba początkowa decyzja albo źle wykonany aut, bo w tej chwili Torunianie będą wstawiać od linii bocznej, a widzieliśmy przed momentem w powtórce, jak dobrze ten pierwszy krok decydujący zrobił do interwencji Kraśniewskiej, a później praktycznie szpagat, który pomógł w interwencji. Teraz błąd fatalny, ale Kraśniewski ponownie ratuje Torunian i drugi raz, a właściwie trzeci w ostatniej minucie. Przeprosił teraz swoich partnerów Jakub Wiśniewski, który stracił piłkę w pobliżu własnego pola bramkowego. Trzeci faul w tej chwili FC 10. Arkadiusz Błaszczyk powalił na ziemię tutaj Jakuba Mechapkę. A tymczasem Bartosz Przypis pojawił się w zespole z Torunia na boisku. Wiśniewski nie miał za bardzo czasu i miejsca na to, żeby odegrać do partnera. Przypis świetnie zareagował i odebrał piłkę. Oczywiście Kukowski wcześniej, a teraz był Przypis. Kukowski, Wiśniewski. Zejście do środka i czwarty faul w tej chwili już przyjezdnych. Żółta kartka dla Michała Kukowskiego. A nie, bo to jest symulacja, tak? Ponieważ żółty kartonik otrzymał Michał Kukowski. Przerwana gra, oddana piłka FC 10. Tak w ciszy obserwowałem dokładnie, jak tutaj może komunikacja między sędziami, między zespołami wyglądała. W każdym razie za symulację otrzymał żółty kartonik Michał Kukowski. Za to przedłużonego rzutu karnego nie mogło być oczywiście, więc my gramy dalej. Zespół ze Zgierza teraz w ataku. A to z numerem 7 Marcin Gil, który pierwszy raz pojawił się na boisku, starał się może nawet i wymusić faul po prawej stronie. A tutaj nawet będący na trybunach trochę po naszej prawej stronie od naszego stanowiska Maciej Jankowski domagał się interwencji sędziego właśnie wobec rywala jego zespołu. No i Marcin Gil otrzymuje kartkę za próbę też wymuszenia faulu. A więc taki moment, w którym nam nie tyle posypały się kartki, co jednak po jednej i drugiej stronie po jeden zawodników otrzymał.
przyjmuje piłkę już po lewej stronie. Tutaj Jakub Chapka wylądował na ziemi, ale bez faulu. Czternasta minuta i 12 sekunda. Ten czerwony kwadracik po stronie Torunia oznacza, że oczywiście już nie mogą faulować, bo to będzie skutkować przedłużonym rzutem karnym dla FC Dziesiątki. Jeszcze ten limit jest daleki, a wynosi on dwa faule. Wcześniej widzieliśmy strzał ze strony Jakuba Wiśniewskiego, jednak też niecelny. Kukowski, Kraśniewski dołączył trochę do rozegrania tej akcji. Podanie na lewą flankę, tam był przypis. Widzieliśmy, jak cofnął nogę. Wszystko po to, żeby jednak tego faulu nie było. Góralczyk, podwojone krycie. No tutaj oczywiście to, że się przewracają, to, że szukają fauli gracze ze Zgierza, nie jest niczym dziwnym. Przechwyt Wiśniewskiego, 2 na 2 wychodzą w tej chwili teraz Torunia, nie Wiśniewski, do samego końca. On chyba bardziej chciał utrzymać się przy piłce niż uderzyć na bramkę, może to był błąd. Też miał trudną sytuację w ostatniej fazie, kiedy już biegał w pole bramkowe, był podwojony. Wznawiamy Bartosz przypis. Jeszcze raz, z tego samego miejsca. Zawodnik TAF-u. Teraz błąd ze strony Torunian. Przypis, a wcześniej wykonywał rzut rożny. Oczywiście Kukowski. Niewiadomski teraz zablokowany. No i będą mieli Zgierzanie. W tej chwili rzut rożny. Górna piłka do Niewiadomskiego na prawą stronę. No ale widzieliśmy, że ten strzał niecelny. Torunianie w dolnej części Państwa ekranów w tej chwili się zmieniają, ale tylko chyba pojedyncza albo podwójna zmiana, tak? Bo Kończalski i Kawka są z powrotem na parkiecie. Teraz już w pełni się gracze TAF-u zmienią. Cały czas na minimalnym prowadzeniu gracze FC 10 Zgierz. Kończalski. Domański, Dawid Kawka, szeroko jest Czyszek, a podaje do Domańskiego, ale tutaj zatrzymany był zawodnik z Torunia i do tego zagranie ręką w tej chwili Dawida Kawki, a to poskutkuje w tej chwili przedłużonym rzutem karnym dla FC 10 Zgierz. 15 minuta i 27 sekunda tej pierwszej połowy. A do piłki podejdzie zdobywca gola wyrównującego, a więc Amadeusz Brzosko. Przed nim Dawid Kraśniewski. Długi rozbieg, aż wypadł nam trochę z ekranu. W tej chwili Brzosko, ale już nabiega na piłkę. Kraśniewski i druga interwencja bramkarza Toruńskiej Akademii Futsalu. Zobaczmy to jeszcze raz. Brzosko na siłę uderzył w sam środek. Tam stał Kraśniewski, ale później ta dobitka. Naprawdę fenomenalna interwencja, ta druga zwłaszcza ze strony Kraśniewskiego, który no, widzimy, że we własnej bramce próbuje dojść do siebie, ale raczej wszystko będzie w porządku. Będzie mógł kontynuować grę. Nawet tak krzyknął, jedziemy. Co miało pokazać nie tylko swoim partnerom, ale też i sędziemu, że już w pełni kontroluje sytuację. Błaszczyk. Jeszcze Kawka. No ale będzie wznowienie od linii bocznej. No, Dawid Kawka w niektórych momentach naprawdę technicznie góruje nad zawodnikami ze Zgierza. Oczywiście w takich momentach, kiedy ma zatrzymać piłkę i utrzymać się. I widzieliśmy teraz przyjęcie kierunkowe i wymuszenie faulu w zasadzie na linii pola bramkowego, bo to nie rzut karny, a rzut wolny. Czwarty faul oczywiście już na koncie w tej chwili zespołu ze Zgierza.
No ale właśnie opłaca się bardzo dogrywać takie górne, płaskie piłki, chociaż górne pewnie też. Do Dawida Kawki. Ponieważ on już z futsalówką wie, co ma zrobić. A zobaczymy, jak Kawka rozwiąże rzut wolny. Otoczyli własną bramkę gracze ze Zgierza. Kawka uderzył, ale niecelnie. No i w zasadzie to tak można byłoby tyle powiedzieć o tej sytuacji, o tym rzucie wolnym, no bo bez żadnej interwencji po prostu mocne uderzenie, ale mocno przestrzelona sytuacja przez Dawida Kawkę. Błaszczyk, Brzosko. Podcięta piłka do Niewiadomskiego, ma na plecach Kończalskiego. Brzosko! Jest odbita piłka przed siebie ze strony Kraśniewskiego i piąte przewinienie w tej chwili FC 10 Zgierz. 3 minuty i 59 sekund do końca pierwszej odsłony. Oba zespoły już nie mogą faulować. Minimalne prowadzenie, przypominam, Kukowski dla Torunia, później Brzosko, Góralczyk dla Przyjezdnych. Czyszek próbował minąć Błaszczyka, ale to jest wszystko ułożona akcja w tej chwili na Dawida Kawkę, który miał to kończyć strzałem, ale ostatecznie jest to strata. Wychodzi z kontrą FC Zgierz. Błaszczyk na lewą nogę i stanął w świetle bramki Domański. I to on zablokował ten strzał. Widzą Państwo, tam uniesiona prawa dłoń ze strony Błaszczyka, który w tej chwili wycofuje piłkę do Niewiadomskiego. Brzosko nie mógł się pomylić. Wyskoczył tam zza pleców już zawodnik z Torunia. A to Jakub Chapka, który jest na razie na parkiecie. I myślę, że raczej na nim pozostanie, bo tutaj trójka z jego czwórki, o tak bym powiedział, z jego zestawienia. Być może pojawi się na parkiecie. A zszedł Dawid Kawka. Nie wiadomo, czy to wynik jakiegoś urazu. Domański. Bliski. Po tym przejęciu piłki. Dobrego dogrania. Pomykała. Góralczyk. Przed nim Czyszek. Góralczyk. Kończył to strzałem. Tylko po to właśnie, żeby ewentualnie Czyszek tego nie przechwycił. Czyszek. Teraz on kończył tę akcję. No, sugestywnie poprosił w tej chwili o zmianę. Szybkie tempo tego spotkania, a na pewno będzie szybkie tempo tej końcówki pierwszej odsłony. Jest podanie do lewej strony, przypis na prawą nogę. Zablokowany strzał. No i Państwo tego nie widzieli, ale Michał Suchocki też z perspektywy ławki rezerwowych, tak mam go trochę pod sobą i pokazał swoim podopiecznym spokojnie. To jest końcówka pierwszej odsłony. Kończalski. Wcześniej ładne podanie ze strony Chapki. Interwencja Macieja Marciniaka. Nikt tam nie nabiegał w światło bramki. Trochę pretensje mają do siebie w tej chwili torunianie. Widzimy właśnie strzał. No, który właśnie pierwotnie miał zamykać Bartosz Przypis. Ale chyba nie do końca zrozumiał intencje swoich partnerów z ataku. Teraz Góralczyk. Leciutki festiwal niedokładności po obu stronach. Młynarczyk nie mógł się pomylić. Miał za plecami Chapkę, szybka piłka do Pomykały. Pomykała, prawa noga Pomykała, w ostatniej chwili zablokowany przez Mateusza Kończalskiego. Mateusz Kończalski też równocześnie trener TAF-u do lat 19. Udało się ostatecznie w ostatnim czasie wywalczyć awans do młodzieżowych mistrzostw Polski do lat 19 zespołowi TAF-u.
No właściwie TAF to regularny bywalec, jeżeli chodzi o młodzieżowe turnieje. Tutaj oglądamy w czasie timeoutu dla zespołu z Torunia gole obu zespołów. Najpierw Kukowski, później Brzosko, właściwie minutę później, potem w stałym fragmencie gry. No i no, myślę, że najładniejsze trafienie tego meczu, a więc Łukasz Góralczyk. Uderzenie z 10 metra od słupka. Pokonany Dawid Kraśniewski. Po stronie FC10 Zgierz zdecydowanie większy spokój, analityczna rozmowa. Natomiast po drugiej stronie, tam gdzie przynajmniej ja mam bliżej, muszą mi Państwo uwierzyć na słowo, mocno, energicznie, twardo, po żołniersku Michał Suchocki przekazał instrukcję na 2 minuty i 5 sekund do końca tej pierwszej odsłony. TAF na razie przegrywa z FC Zgierz 1-2. I na razie wszystko się dzieje zgodnie z planem obecnie trzeciego zespołu w tabeli, który nie chce tracić kontaktu z czołówką. O tym jeszcze będzie pora powiedzieć trochę później, kiedy poznamy wyniki innych spotkań, które zakończyły się, a właściwie kończą się dopiero, ponieważ rozpoczęły się godzinkę przed rywalizacją TAF-u z FC10 Zgierz. Od autu od lewej strony Wojciech Banaszczyk, tam też jest Młynarczyk i to on dogrywa piłkę w tej chwili na własną połowę. Norbert Błaszczyk, Marciniak, Góralczyk. A teraz blisko tutaj groźnej sytuacji ratował to Marciniak. Wyższy pressing Kukowskiego, tymczasem Norbert Błaszczyk przechwycił piłkę, ale z wejściem do pola karnego było trochę problemów. Przypis i w tej chwili Kukowski. Zgierzanie. Norbert Błaszczyk, tam wcześniej Łukasz Góralczyk starał się wywalczyć przewinienie i przedłużony rzut karny dla swojego zespołu. Pomykała, zablokowany. Kasper Sporalski na parkiecie. W tej chwili za Bartosza, nie, za Michała Kukowskiego. Chociaż nie, teraz już spojrzałem dokładniej i to Bartosz Przypis jednak opuścił parkiet. Jakoś mi się mylą dzisiaj w tym spotkaniu Przypisy z Kukowskim. Góralczyk. Błaszczyk jeszcze z wycofaniem do Marciniaka. Wysoko ustawieni są gracze FC10, a płasko w tej chwili Torunianie. Ostatnia minuta pierwszej połowy już upływa. Już wyciągnięci właściwie z własnej połowy w tej chwili gracze Toruńskiej Akademii Futsalu. Zobaczmy, jak to wykorzystają gracze FC10. Puszczone prawą stroną, Pomykała, zakrywa przed bramkę, ależ niewiele brakowało, żeby to skończyło się trafieniem do szatni dla FC10. Ładna akcja, wyciągnięcie właściwie Torunia na połowę rywala i później próba wyprowadzenia ciosu. Wiśniewski, Marciniak na linii bramkowej chwycił tę piłkę. Ponad 20 sekund jeszcze do końca. Może będzie z tego akcja. Niewiadomski blokowany przez Zboralskiego. No przyjezdni w tej chwili bardzo by chcieli, żeby Torunianie w ogóle już piłki nie powąchali. No może ewentualnie tylko blokując ich strzały. Skoro zostało tak mało czasu. Brzosko, Banaszczyk, Marciniak. Ale jednak bardzo niedokładne zagranie w kierunku Niewiadomskiego.
Uderzenie na bramkę, Marciniak, potężna bomba ze strony Wiśniewskiego, ale będą raczej już bezpieczni tutaj z Gierzaniem. Też już starał się nie popełnić faulu i podarować przedłużonego rzutu karnego tutaj Kukowski. Ale Torunianie będą wznawiać od autu. Jeszcze w zasadzie 1,5 sekundy zostało do końca tej pierwszej odsłony. Zboralski nie porozumiał się chyba z Wiśniewskim i nie udało się tego autu finalnie wykorzystać. TAF przegrywa do przerwy z FC 10 Zgierz 1-2. Zobaczmy jeszcze szybko bramki z tej pierwszej odsłony. Tutaj trafienie ze strony Kukowskiego w 5. minucie. Natomiast później natychmiastowe wyrównanie ze strony Amadeusza Brzoski. Po rykoszecie od Kończowskiego ta piłka wpadła do siatki. Zaskoczony był Kraśniewski, a później indywidualnie Góralczyk, piękne uderzenie od słupka, piłka wpadła do bramki. No i na razie to trzeci zespół w tabeli pierwszej ligi prowadzi z 5 w stawce TAF-em Toruń 2-1. Za około kwadrans powrócimy z powrotem do Grębocina.
Wracamy do Grębocina, hala zespołu szkół przy ulicy Szkolnej 4, 17 kolejka pierwszej ligi grupy północnej. Jak na razie Toruńska Akademia Futsalu przegrywa z FC 10 Zgierz 1-2, ale to Torunianie objęli prowadzenie w 5 minucie. Michał Kukowski na 1-0, później wyrównanie stanu rywalizacji przez Amadeusza Brzoskę, no i Łukasz Guralczyk, który na razie daje prowadzenie zespołowi ze Zgierza. Przypominam, TAF Toruń to zespół, który od 7 spotkań jest niepokonany. 7 zwycięstw z rzędu zespołu TAF-u, no i dzięki temu są na 5 miejscu w tabeli po naprawdę niemrawym początku tych rozgrywek. Natomiast no, FC 10 Zgierz to też zespół, który gdzieś kręci się wokół czołówki i też na pewno dowiedział się, jakie padły wyniki w innych spotkaniach. Mówiliśmy o tym wcześniej, że Legia Warszawa wygrała swój mecz 7-4 z futsalem Szczecin, natomiast AZS UG Gdańsk zremisował 3-3 na wyjeździe z ostatnim w tabeli Green Boot KS Gniezno. No i to jest fantastyczna informacja dla ekipy ze Zgierza, ponieważ oni przed tą kolejką tracili 2 punkty tylko do lidera, oczywiście w tej chwili 3, no bo Legia Warszawa dzięki swojemu zwycięstwu w tej chwili ma tyle samo punktów co UG, ale jak już Zgierz wygra w Toruniu, no to 3 zespoły będą miały po 32 punkty i sytuacja będzie naprawdę bardzo interesująca. Pierwszy faul na koncie w tej chwili FC 10 Zgierz, oba zespoły widzę, że w pierwszych piątkach bez żadnych zmian w ekipie Zgierza. W bramce Marciniak, który będzie musiał sobie poradzić w tej chwili z m.in. Dawidem Kawką, ale pomogli mu w tym obrońcy w polu w zespole FC 10. Amadeusz Brzosko, numer 3, 9 Banaszczyk, 10 Błaszczyk, 17 Niewiadomski. Natomiast w tafie Kraśniewski w bramce. A teraz Domański, który był bliski skończenia kapitalnej, indywidualnej akcji. Brakowało tylko finalizacji, Kończalski i Domański. No teraz mogła być akcja ponowiona tak naprawdę, jak to się przynajmniej w koszykówce mówi. A tutaj jeszcze raz Kamil Domański indywidualnie, no i brakowało tylko postawienia kropki na T. A przeszkodził mu w tym dobrze dzisiaj dysponowany Maciej Marciniak. Nie może tej piłki Marciniak przyjąć. Musiał gonić to Brzosko. Poradził sobie Niewiadomski po prawej stronie z Kawką, ale jednak strzał niecelny. W tafie jeszcze kończąc w polu oczywiście Domański, Kończalski, Czyszek i Dawid Kawka, który teraz przyjmuje piłkę. Kończalski, Czyszek, agresywnie tam Błaszczyk, ale skończył to strzałem Mateusz Kończalski. Groźne są te pierwsze sytuacje TAF-u w drugiej połowie. Banaszczyk i Błaszczyk. Pomógł trochę koledze Banaszczyk, Czyszek ładnie zastawił piłkę. Ale bez żadnego faulu. Miał to właściwie jak na dłoni sędzia Kamil Grzębowski. Oczywiście też wraz z nim, przypominam, sędziuje Łukasz Kofluk. Sędzią czasowym jest Dariusz Drost. Błaszczyk, Brzosko. I jeszcze raz Arkadiusz Błaszczyk. Błaszczyk próbował przełożyć tę piłkę na lewą nogę. Ostatecznie oddał do partnera. Trochę chyba zaskoczony był tym Niewiadomski, ale też precyzja tego zagrania mogła pozostawić wiele do życzenia. Już przygotowana, Państwo to pewnie zauważą, czwórka zespołu ze Zgierza. Ależ interwencja Marciniaka po strzale Dawida Kawki. To właśnie mówiłem w pierwszej połowie, że takie rzeczy potrafi Dawid Kawka, Marciniak i później piłka odbita od poprzeczki. Rzut rożny dla TAF-u. Z prawej strony podniesiona piłka, Kawka nie miał za bardzo swobody na uderzenie z pierwszej piłki. Może teraz Kawka, Czyszek, Marciniak. Na razie
bohaterem początku tej drugiej połowy dla Zgierza. Kontra, gości, gol! Kraśniewski, czy była bramka? Nie! Na początku tej drugiej połowy obaj bramkarze przeszli samych siebie. Chyba nie chciał być dłużny, nie chciał Dawid Kraśniewski, żeby tutaj Marciniak był jedynym bohaterem początku drugiej odsłony. No i bardzo podobnie, może nawet, to już subiektywna sprawa, może nawet i ładniej, w bardziej heroicznej sytuacji interweniował bramkarz Toruńskiej Akademii Futsalu. Oczekiwania na piłkę, która wylądowała na trybunach. No ale już mogli tutaj futsaliści FC 10 Zgierz wznowić grę. Marciniak do lewej strony, świetna piłka, Góralczyk jeszcze to skleił, ale bardzo dobrze Wiśniewski stanął na linii podania. Po pretensjach zawodników TAF-u będzie jednak zespół ze Zgierza wznawiać grę od linii bocznej. Norbert Błaszczyk, Krystian Pomykła, Emil Młynarczyk i Łukasz Góralczyk. Tak wygląda obecnie czwórka w polu zespołu FC 10. Wysoko podszedł teraz Bartosz Przypis, też tam w pobliżu jest Wiśniewski. Marciniak musiał to zażegnać. Musiał wykopać piłkę, ponieważ robiło się już bardzo niebezpiecznie w pobliżu bramki przyjezdnych. Natomiast uzupełniając, mówiłem o remisie AZS-u UG Gdańsk w Gnieźnie, a Widzew Łódź wygrał z Futbalu Białystok 5-2. Ten mecz także rozpoczął się od godziny 16. Wiśniewski, jest jeszcze podanie do prawej strony, Przypis. Po wcześniejszym odegraniu piłki przez Kukowskiego. Będzie z tego jeszcze wznowienie z narożnika z prawej strony. Tam już zmierza Wiśniewski. Jak to rozwiążą gracze TAF-u? Chyba trochę zaskakujące było to dogranie piłki. Wszyscy chyba oczekiwali podania do Kukowskiego. Ostatecznie bardzo blisko piłki był Przypis, tam jeszcze rykoszet. Wiśniewski, nie będzie z tego natychmiastowej kontry dla Zgierza. Dobrze ustawiony był Chapka. Jakub Chapka ponownie. Przypis. Takie szybkie jaja słyszeliśmy ze strony oczywiście grającego tutaj z numerem 18 Emila Młynarczyka. To oczywiście zawsze sygnał, że albo bramkarz chce przechwycić piłkę, albo właśnie, że obrońca chce wziąć zawodnika z piłką na siebie. I to była, jak było widać, też słuszna decyzja. Dobrze to sobie przeanalizował na szybko Młynarczyk, a teraz Przypis. Świetny dribbling i później przejście już w fazę ataku i strzał, który jednak okazał się niecelny. Dokładnie od 25 października Torunianie są zespołem niepokonanym i od tamtej pory, jakbyśmy sobie stworzyli taką tabelę zespołów, jakby od tamtego momentu rozpoczął się po prostu sezon, no to TAF byłby liderem i jedynym zespołem bez porażki. Natomiast dla porównania FC 10 Zgierz poniosło od tamtej pory jedną porażkę. Zremisowało dwa mecze i wygrało 5 meczów, z czego 4 na wyjeździe. Błaszczyk z narożnika, uderzenie, właściwie wstrzelenie piłki w kierunku Banaszczyka, jeszcze Błaszczyk i uderzenie z dalszej odległości ze strony Brzoski. Już jedną bramkę, przypominam, udało się Brzosce strzelić, ale co ciekawe dzisiaj na razie jeszcze bez trafienia Arkadiusz Błaszczyk. Kamil Domański
Karol Czyszek. I będą wznawiać od prawej strony od autu Torunianie. Domański, Kończalski. Skoncentrowani, zorganizowani w tej chwili na własnej połowie podopieczni trenera Michała Zawadzkiego. Tam był faul czy nie? Był jednak ze strony Wojciecha Banaszczyka. Jak na razie żółte kartki w tym spotkaniu Mateusz Kończalski oraz Marcin Gil. Po stronie Zgierza oczywiście ten drugi zawodnik. Pierwszy z Tafu. Kończalski, Kawka, przyjął piłkę, ależ niewiele brakowało, żeby ta piłka dostała się gdzieś tam w okolice pola bramkowego. Po asyście Kawki. Wysunięta piłka do Czyszka, nie zdecydował się na uderzenie. Może zrobi to teraz, ponieważ piłka jest odrobinkę bliżej bramki. Też Państwo pewnie zauważą zaraz po lewej stronie Kończalskiego, który jest w tej chwili właśnie przed wykonaniem tego autu bardzo szeroko ustawiony. W świetle bramki natomiast Kawka, Czyszek, Kawka, tam był rykoszet, ale widzieliśmy, ta piłka się toczyła właściwie bardzo powolutku w kierunku bramki Marciniaka i dał sobie na luz po prostu golkiper Zgierza. Mógł sobie spokojnie chwycić piłkę, a tymczasem wolna była tutaj strefa środkowa dla Czyszka. Brakowało tylko lepszego przyjęcia piłki. Kawka. Kawka do Kończalskiego. Marciniak wyciągnął ręce i na razie w tej drugiej połowie, no i prawie w całym spotkaniu bezbłędnie, Marciniak, który no nie miał zbyt dużo do powiedzenia przy trafieniu na 1-0. Ponieważ też w sumie zrobił wszystko poprawnie, a teraz Niewiadomski, okazja na odpowiedź dla Zgierza, ale jednak jest to strata. Dawid Kawka, zobaczmy, 1-3, ponad poprzeczką, Dawid Kawka. Widzieliśmy tutaj, patrzymy też w powtórce, dwójka zawodników zza pleców Kawki już dobiegała, no i właściwie w odpowiednim momencie uderzył piwot zespołu Toruńskiej Akademii Futsalu. Ostatecznie jednak ponad poprzeczką. Pomykała. Znowu składnie Zgierzanie. Kraśniewski, poprzeczka. Gol! Jest 3-1 dla FC 10 Zgierz. Najpierw interwencja Kraśniewskiego, a później jeszcze dobitka Emila Młynarczyka. Zwija tam się z bólu w polu karnym. We własnym polu karnym Dawid Kraśniewski. Bramka jest zaliczona. Zobaczmy to jeszcze raz. To takie sytuacyjne po prostu uderzenie ze strony Młynarczyka. Interwencja Kraśniewskiego i później dobitka Młynarczyka tam, no, próbował wmieszać ręce, że tak powiem, w tę sytuację. Bramka Sztafu, chcąc złapać piłkę, no ale widocznie pierwszy do niej był Młynarczyk. Podwyższenie prowadzenia przez FC 10 Zgierz. Czwarte trafienie w tym sezonie Młynarczyka. Dzisiaj między innymi bez Krzysztofa Baszczyńskiego czy Marcina Karasińskiego. Mówiłem wcześniej o Michale Maciągu, gracze FC 10. A to są zawodnicy, którzy już trochę tych trafień, no, w rundzie jesiennej dołożyli na konto zespołu, który ma w tej chwili naprawdę dużą szansę na to, żeby zrównać się punktami z Legią Warszawa i AZS-em UG Gdańsk. Przypominam, oba zespoły w tej chwili po swoich już rozegranych meczach mają 32 punkty. Dawid Kraśniewski, widzimy, że odprowadzamy go tutaj okiem naszej kamery na ławkę rezerwowych, natomiast pewnie za chwilę zobaczymy pomiędzy słupkami w Toruńskiej Akademii Futsalu Michaliszyna. Też już człowieka, który troszkę zjadł zęby, jeżeli chodzi o parkiety pierwszoligowe, między innymi pierwszoligowe. 30-latek w tej chwili, a właściwie 29-latek
ponieważ jeszcze 30 nie skończył w tym roku Michał Michaliszyn. 3-1 prowadzi FC Zgierz. Przypominam, tego gola ostatniego dla Zgierza zdobył Emil Młynarczyk. I okazja na czwartego gola, Norbert Błaszczyk, 4-1 prowadzi w tej chwili FC 10 Zgierz. Krystian Pomykała. Strata w środku boiska. No i sytuacja właściwie 2-1, którą skończył Pomykała. Bliski przecięcia był tego zagrania Kończalski, ale tutaj wszystko zagrało perfekcyjnie w ekipie przyjezdnych. Dwudziesta ósma minuta, Krystian Pomykała. I trzy bramkowe w tej chwili już prowadzenie przyjezdnych. Sytuacja TAF-u robi się naprawdę trudna. TAF wzmocnił się oczywiście transferem Karola Czyszka, który szukał klubu po no, niezbyt udanej przygodzie jednak w Piaście Gliwice. Wydawało się, że dzięki temu TAF będzie tak kręcił się wokół czołówki. Oczywiście dopiero co się rozpoczęła druga runda, więc nie ma co wyrokować. Natomiast ten mecz pokazuje, że jeszcze w Toruńskiej Akademii Futsalu do chociażby takiego FC 10 Zgierz trochę brakuje. Zwłaszcza jeżeli chodzi o jakąś równowagę w przejściu z linii obrony do linii ataku. Teraz kolejny błąd, Niewiadomski wysunie piłkę do Brzoski, ale świetnie zorientował się Wiśniewski. Będzie out. Już tam doszło do ewentualnego przewinienia poza linią boczną. Tak pół żartem, pół serio moglibyśmy to podsumować. Przypominam, że równocześnie z naszym meczem jeszcze Dragon Bojano podejmuje futsal Oborniki. Od 16 minut trwa już mecz Wiktorii Sulejówek z Best Drive Piła. I to są wszystkie mecze, jeżeli chodzi o kolejkę numer 17 w pierwszej lidze. Oj, teraz znowu błąd, Kukowski, okazja na piątą bramkę. Michaliszyn, jeszcze nie koniec, znowu on. Chyba on też właśnie w tej pierwszej sytuacji zainterweniował. Nie, to jednak widzimy teraz powtórce. Blokował tam Chapka, a później dopiero Michaliszyn. A tymczasem Zgierzanie oddali strzał za linii przerywanej z prawej strony, jednak bez reperkusji. Ale widzimy, nie odpuszczają tutaj przyjezdni. Oni chcą dominować, oni chcą tutaj dyktować warunki najlepiej do końca meczu. Dla Chapki było to teraz zbyt oczywiste, to rozegranie autu z lewej strony, ale mają ogromny problem w tej chwili gospodarze z wyjściem z własnej połowy. Chwieją się w tej chwili w swoim narożniku i nie wiedzą do końca, co się dzieje. Wiśniewski. Jakub Chapka. Ładny zwód i założenie siatki tutaj Niewiadomskiemu, ale bez żadnego dobrego skutku dla gospodarzy. Niewiadomski. Dogranie. Jest jeszcze tam Banaszczyk, ale nie było szansy na strzał. Już na siłę chciał prawą nogą to wszystko chyba skończyć. Wojciech Banaszczyk. Ładne podanie do prawej strony, Krystian Pomykała, ma dużo miejsca, Pomykała, słupek! Jednak po tym uderzeniu Krystiana Pomykały, zdobywcy gola na 4-1. Też już doświadczony zawodnik, jeżeli chodzi o futsalowe parkiety. A więc tak reasumując, Brzosko, Góralczyk, Młynarczyk i Pomykała. To są zdobywcy bramek dla zespołu ze Zgierza. Na 1-0 w piątej minucie Michał Kukowski dla TAF-u. I od tamtej pory
Toruńska maszyna futsalowa się zacięła. Prośba teraz ze strony arbitra o przetarcie parkietu. 29 minuta i 55 sekunda już spotkania. Na ten etap naprawdę zdecydowane prowadzenie FC10. Zobaczymy, czy Michał Suchocki zdecyduje się na jakiś wariant ryzykowny, jak chociażby wycofanie bramkarza. Na ostatnio futsaliści reprezentacji Polski przekonali się, jak to jest groźne. Domański także groźnie teraz zaatakował, uderzył na wprost bramki po błędzie w pobliżu pola bramkowego, ale Marciniak jest dzisiaj dla Zgierza nieoceniony. A mówiłem wcześniej oczywiście o meczu reprezentacji Polski z Portugalią, zremisowany sensacyjnie przez nasz zespół 2-2. Wówczas wycofanie bramkarza dało remis Portugalczykom. A w kontekście futsalu naprawdę to ciekawie brzmi, jak to się mówi. Portugalczycy uratowali remis z Polakami. A tymczasem FC10 z lewej strony zablokowany strzał Łukasza Góralczyka. Taf chyba mocno wziął sobie do serca sytuację z pierwszej połowy, ponieważ pamiętamy, tam po 10 minutach pierwszej odsłony był już limit fauli praktycznie osiągnięty przez Torunian, a tutaj 10 minut drugiej połowy i bez żadnego przewinienia. To też może być sygnał tego, że chyba nie wszystko toczy się tak, jak chcieli Torunianie, zwłaszcza jeżeli chodzi o agresywność. Góralczyk, Kończalski, Czyszek. Tam był faul, tak jest. Tam był faul ze strony Norberta Błaszczyka. Starcie zawodników z 21 na plecach. I już 3-0 w faulach. Jeżeli chodzi o FC10 Zgierz. Domański, Czyszek, prawa strona, Domański! Marciniak, znowu świetna reakcja i świetna decyzja. Wiedział, że lepiej nie bronić do boku, tylko lepiej przed siebie. Dawid Kawka. Otoczony przez dwójkę rywali, Młynarczyk. Teraz przechwycił piłkę, ale był osamotniony. Torunianie musieli sobie z tym lepiej je poradzić. Kawka, strata. Jest uderzenie na bramkę teraz Góralczyka. No miał chrapkę tutaj i pewnie dalej ma chrapkę na drugie trafienie w tym meczu z najlepiej dystansu. Łukasz Góralczyk, to by świadczyło o powtarzalności tego zawodnika. A to też jest w ogóle strzelcy bramek w tym meczu dla Zgierza, to też jest dobry sygnał dla Michała Zawadzkiego, że inni zawodnicy niż chociażby Arkadiusz Błaszczyk także zdobywają gole. Brzosko, Młynarczyk, Góralczyk, Pomykała. Uderzenie z powietrza, będzie jeszcze okazja dla Gila na to, żeby dobić. Walka tam była do samego końca, Michaliszyn. No, Gil ani nie protestuje, ani tam też nie chciał dawać od siebie więcej agresji, bo przypominam, że ten zawodnik akurat ma żółty kartonik już na swoim koncie. Podstawowa piątka w tej chwili z małą aktualizacją w ekipie z Torunia, bo z przodu biega Jakub Chapka z numerem 7. Kończalski, Czyszek. Karol Czyszek, Kończalski, nie ma za bardzo tempa ta akcja, może teraz Kończalski i Marciniak. Trochę trudna sytuacja dla Kończalskiego, bo dostał futsalówkę pod siebie, ale może teraz Kończalski do lewej strony, Chapka przed bramkę, Marciniak, nie było nikogo na dobitkę. Jeszcze nie koniec, nie było przewinienia, Czyszek, piłka dla FC10. Tam sprytnie starał się utrzymać przy piłce Karol Czyszek, a my jeszcze raz oglądamy sytuację
po której Marciniak wyplupił właściwie piłkę przed siebie. Marcin Gil starał się dogrywać piłkę. Amadeusz Brzosko, Kończalski. Niedaleko bramki jest Chapka. Chyba trochę nie zorientował się, że akurat w tym momencie kapitan TAFU będzie kopał piłkę. Marcin Gil. Agresywnie tam starał się Kukowski. Udało się tylko wybić piłkę poza linię boczną. W zespole toruńskim też Kacper Zboralski. W tej chwili na parkiecie. Wiśniewski. Chapka. Tam trochę szukał faulu, ale jednak lepsza korzyść to było kontynuowanie tej akcji. No i Zboralski. Niewiele brakowało, żeby dotarła futsalówka do Chapki. I też tam Brzosko instynktownie wybijał tę piłkę poza boisko. Równe 7 minut do końca rywalizacji. Na tę chwilę wydaje się spokojne prowadzenie FC 10. Chociaż w futsalu naprawdę wiele jest możliwe. Teraz strzał Chapki. Obok słupka po prawej ręce Macieja Marciniaka. Pomykała Młynarczyk, do niego ta futsalówka dotarła. Jeszcze raz Krystian Pomykała. Widzimy na jakim tempie, na jakiej intensywności starają się grać tutaj teraz oba zespoły. Jakby specjalnie się nie zmęczyli przez te 33 minuty. Te obie czwórki po obu stronach. A w toruńskim obozie musi być jeszcze wiara, że tutaj cokolwiek da się jeszcze odmienić. A wraz z wiarą jeszcze muszą iść w parze umiejętności, ale teraz Pomykała! Kontra Michaliszyn. No i właśnie, tutaj nie było wskazania na szósty metr, tylko żółta kartka dla Krystiana Pomykały. To już w zasadzie trzecia próba oszukania arbitra w tym spotkaniu, która kończy się żółtą kartką. A my zobaczmy jeszcze raz. Może tam doszło do kontaktu, ale no z naszej perspektywy raczej więcej dało od siebie Pomykała niż Michaliszyn. Chyba odbiła się piłka tam od Wiśniewskiego, ale ostatecznie, no jeżeli ma się piłkę, no to raczej przyznawania się tak łatwo nie ma. Jakub Wiśniewski będzie wznawiał od linii bocznej. Kacper Zboralski. Zboralski jeszcze z wycofaniem do Wiśniewskiego. Zboralski. Próba zejścia do środka, tam był faul i czwarte przewinienie. No, Krystian Pomykała faulował też, musi się uspokoić, bo za chwilę nie będzie mógł już kontynuować tego meczu. Przecież niedawno otrzymał żółtą kartkę za symulkę. Czwarty faul po stronie FC 10. Karol Czyszek. Torunianie chcą się podłączyć jeszcze pod respirator, żeby mieć jeszcze jakiekolwiek szanse w tym meczu. Czyszek, Marciniak. No, piłka na wysokości jego rąk leciała, więc postanowił to odbić. Szybka kontynuacja gry. Jeszcze Czyszek. Dwa uderzenia przeblokowane przez Zgierzan. Michalisz. No to leciało w światło bramki, ale Marciniak skoncentrowany jest w tym meczu na 150%. Góralczyk. Norbert Błaszczyk i próba dogrania do przodu do Pomykały. Na razie połowiczna zmiana czwórki w ekipie FC 10 i ponad 5 minut do końca rywalizacji. Przypominam, Torunianie nie przegrali od
7 meczów w pierwszej lidze, ale ten rok mogą rozpocząć źle, no bo od 2 porażek w Pucharze Polski, no i właśnie z FC10. Faul pierwszy w tej drugiej połowie, Torunian, a faulował Dawid Kawka. Muszą się obudzić w tej chwili Torunianie, bo szybko wznowili przyjezdni Niewiadomski do Anna Szczeka. Starał się sztuczką techniczną dogrywać do partnera. Tam nie było faulu według arbitra ze strony Mateusza Kończalskiego. Znowu Toruń od prawej strony, ale to po timeaucie dla Michała Suchockiego. Około 4 minuty, właściwie około 5 minut do końca tego spotkania. FC10 na tę chwilę ma spokojne prowadzenie 4-1, ale muszą jeszcze do końca walczyć o swoje zwycięstwo. A tutaj widzimy trafienia z drugiej połowy. Wcześniej Młynarczyk, a tutaj Krystian Pomykała. To są wszystkie trafienia, które padły w drugich 20 minutach spotkania w ramach 17. kolejki drugiej ligi grupy północnej. Przypominam, jeżeli FC10 się Zgierz wygra, no to wówczas zrówna się z punktami z Legią Warszawa oraz AZS-em UG Gdańsk. I taka będzie sytuacja przed następną kolejką, a TAF od mocnego uderzenia rozpoczyna w końcu ten 2021 rok, no bo oni w przyszłym tygodniu, w niedzielę, będą grać na wyjeździe na terenie jeszcze niedawno lidera, a więc AZS-u UG Gdańsk, który no bardzo będzie chciał się zrekompensować na pewno za ten remis w Gnieźnie. Z wycofanym bramkarzem w tej chwili grają podopieczni Michała Suchockiego. Kończalski, Marciniak, szybko chcieli wykorzystać tę przewagę gospodarze. Wiśniewski. Zobaczymy, jak to teraz rozegrają. Kończalski, Brzosko, jeszcze Wiśniewski, ale jednak tylko uderzona ta piłka ponad poprzeczkę. Nie zmienili się tutaj Kończalski z Michaliszynem, ale i tak jest strata ze strony Zgierza. Być może szybki atak Torunian, będzie z tego rzut rożny. Już też kartkę w ręce ma trener Zawadzki, a więc pewnie też timeout dla zespołu ze Zgierza, jak będzie tylko okazja, jak tylko będą mieli futsalówkę w posiadaniu. Czyszek, Kończalski, Czyszek. Potrzeba tutaj nabrać tempa, ale na razie dobrze przesuwają się Zgierzanie. Niecelnie, bardzo źle teraz dogrywał piłkę Kukowski. No widzą tutaj gracze FC10, że nie zmienia się Kończalski. Zobaczmy. Kończył tę akcję Pomykała, ale będzie wznowienie od bramki? Od bramki, tak jest. Kończalski. No spoglądałem na arbitra, ale jak to czasami jest, musi być moment konsternacji. Nie był faulowany Kawka. Ale też czujnie Czyszek, dogranie piłki do Kawki. Czyszek! Marciniak! On w tej drugiej połowie jest po prostu chyba nie do pokonania. No myślę, że państwo, którzy zakupili transmisję w KP Sport, śmiało mogą już sobie nominować kandydatów na zawodnika tego meczu. Ja nominuję Macieja Marciniaka. I myślę, że będzie grupa widzów, która się ze mną zgodzi. Wiśniewski. TAF traci czas w tej chwili na niezbyt do końca udane wykorzystywanie tej przewagi. Może teraz jest Dawid Kawka. 2-4 w Grębocinie. I 3 minuty do końca rywalizacji. Dawid Kawka, pierwsze trafienie w tym meczu. 12 w tym sezonie. No tak trochę jakbym wywołał do tablicy
Taw, który no wcześniej nie mógł złapać jakiejś płynności w tej grze, w pięciu w polu. No ale ostatecznie udało się dobrze podać piłkę Czeszkowi do Kawki. Torunianie teraz faulowali po raz drugi w tej odsłonie. Widzimy sędziowie podeszli teraz do Michała Suchockiego po to, żeby trochę uspokoić jednak szkoleniowca. No taki gorący czas już nam się zapowiada. Cztery faule Zgierza. Około 3 minuty. Niby dwubramkowe prowadzenie, ale jeżeli łatwo będą oddawać piłkę gospodarzom, no to może jeszcze w tym spotkaniu różnie być. Góralczyk. Michał Suchocki z ławki rezerwowych krzyczy wyżej, wyżej, bo w tej chwili i tak już nie ma czego bronić. Udało się futsalówkę odzyskać. Na parkiecie już Kończalski w tej czarnej koszulce. Czyszek. No i muszą tak jak trochę w piłce ręcznej rozpędzić się z każdym kolejnym podaniem. Czyszek. Wiśniewski. Uciekał do prawej strony Kawka. Jest uderzenie, przynajmniej próba wstrzelenia w światło bramki. W kierunku Kawki czy Czyszka. A był tam Kukowski. Karol Czyszek. Kukowski, Kończalski, zobaczmy, Marciniak. Stał tutaj przed nim Wiśniewski, uniemożliwił dzięki temu szybki wykop w kierunku, no w kierunku bramki właściwie, bo Kończalski się w ogóle nie zmienia ani z Kraśniewskim, ani z Michaliszynem. Mimo filigranowego wzrostu, no to może Mateusz Kończalski wcześniej grywał w bramce. Marciniak. Ale jednak zbyt mocna piłka. No w zasadzie Zgierzanie tutaj nie do końca potrafią wykorzystać ten fakt, że Torunianie grają bez bramkarza. Kukowski. Wiśniewski. Jak rozwiążą to teraz Torunianie? Ponad półtorej minuty do końca rywalizacji. Dwie bramki straty dla gospodarzy. Blok Góralczyka. Teraz ta, no w zasadzie trzech zawodników z drugiej czwórki i jeden z tej pierwszej, a więc ten ostatni to Niewiadomski, który gra najwyżej. Kawka. Kawka! Jego strzał zablokowany. Nie było tam faulu, chociaż też krzyczeli już tam do siebie Zgierzani, że pusta bramka, ale oni tej futsalówki nie mają. Czyszek! Ponad poprzeczką. No to miał trochę pretensji Michał Suchocki po tej sytuacji do Karola Czyszka, chociaż no zwód i w zasadzie otwarta pozycja na strzał dla zawodnika TAF-u, który no bardzo by chciał pomóc swojemu zespołowi w tym meczu, no ale niekoniecznie będzie jeszcze czas, żeby to się udało, ponieważ już za moment rozpocznie się ostatnia minuta tego meczu. Brzosko. Kończalski. Dawid Kawka. Potrojony był tutaj Dawid Kawka, stąd ta strata. Blok Wiśniewskiego, Kawka. Czy to była zbyt wysoko uniesiona noga? Tak, ze strony Amadeusza Brzoski. Tak to zinterpretowali sędziowie. I w tej chwili przekroczony limit przewinień, jeżeli chodzi o Zgierz. Nie, jednak ten faul nie został chyba odwizdany jako ten, który miałby limit osiągnąć. Wiśniewski. Czyszek i Wiśniewski. Kawka obok. Obok uderzył teraz Dawid Kawka. Chciał tutaj zaskoczyć Marciniaka uderzeniem na bliższy słupek. Kukowski.
troszkę ryzykownie na pewno w stosunku do, no właśnie, lotnego bramkarza, bo chciałem powiedzieć bramkarza, a to oczywiście cały czas Mateusz Kończalski, Wiśniewski. Toruń musi się spieszyć, Kończalski ze zwodem, Wiśniewski, czy uderzy Wiśniewski, Czyszek, Marciniak blokuje, będzie z tego rzut rożny i 12 sekund do końca, tego nie da się tak naprawdę już zawalić, jeżeli chodzi o zespół FC 10 Zgierz. Oni wywiozą tutaj 3 punkty z Grębocina. Jeszcze uderzenie ładne ze strony Karola Czyszka. 9 sekund do końca tego meczu. Michał Zawodzki poprosił jeszcze o czas na 9 sekund przed końcem. Dwubramkowe prowadzenie, no tak jak mówię, no trudno jest już to uratować, jeżeli chodzi o zespół z Torunia, który dzisiaj, dokładnie 31 stycznia 2021 roku, zakończy swoją serię 7 zwycięstw z rzędu w pierwszej lidze. Były to od początku właściwie zwycięstwa, od tego października, a więc 10-2 z Wiktorią Sulejówek, 4-1 u siebie z Widzewem, 6-4 z Dragonem Bojano na wyjeździe, 5-1 tutaj z ówczesnym liderem Legią Warszawa, 5-1 na wyjeździe z KS-em Gniezno, 5-2 z futsalem Szczecin, no i 2-1 z futsalem Oborniki. To była ta 7-meczowa seria zwycięstw zespołu Michała Suchockiego. Dzisiaj zakończona. Natomiast 10 zwycięstwo FC 10 Zgierz w tym sezonie, no i zrównają się w tej chwili punktami z AZS-em UG Gdańsk i Legią Warszawa, które po swoich spotkaniach z tej kolejki mają 32 punkty na koncie. Koniec! FC 10 Zgierz pokonuje TAF Toruń na wyjeździe 4-2. Dał prowadzenie na początek Torunianom Michał Kuchowski, ale później Brzosko, Góralczyk, Młynarczyk pomykała. No i jeszcze trafienie Dawida Kawki na otarcie łez, jak się ostatecznie okazało. Oglądamy powtórki tych bramek wszystkich z tego spotkania, a ja już dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Jeszcze powiem tylko o następnych meczach obu zespołów. Tak jak mówiłem wcześniej, TAF Toruń gra na wyjeździe z AZS-em UG Gdańsk. To spotkanie będą mogły Państwo obejrzeć w KP Sporcie w przyszłą niedzielę o godzinie 18:00, natomiast FC 10 Zgierz następny mecz gra u siebie z Amrak CRB Mrówka Orlik Mosina. Też bardzo ciekawy mecz, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, grupę północną. Kłania się Państwu Krystian Mekka. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i do następnych transmisji. Do usłyszenia.